Rysiu, chciałbym tutaj na twoje ręce zrobić. No to później będzie czas chyba, nie? Ksiądz starszyzny Harcewski w dniu Harcewskiego, w imieniu Harcewskiego Okręgu Seniorów Ziemi Mobleńskiej, w imieniu harcmistrza Leona Niewiadomskiego, pragniemy złożyć wyrazy uznania dla wszystkich harcerzy, seniorów, wychowawców harcerskich pokoleń i przedstawicieli najlepszych wartości wśród młodzieży. Życzymy zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w harcerskiej służbie. Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj komendant Harcerskiego Okręgu Seniorów imieniem Leona Niewiadomskiego w Mogilnie, Jerzy Lipiński. Proszę Przestaliście raczkować, chodzicie już na własnych nogach i oby to było jak najszybciej. Na Słuchajcie, dla konkursem na pierwsze miejsce. Żeby wam utrudnić, to będą rogale i poznańskie, i mogileńskie. W tule z jakiej brygadnicy się sami. Ale najważniejsze, że wielkopolskie. Konsumowałem bardzo dobre. Chyba Marianowi skradłeś tej receptę. Razem pracowaliśmy. Tak. Wspaniałe. Ja spełniam jakoby dwie takie misje, przyjeżdżając tutaj do Mogilna. Pierwszą to w imieniu Rady Starszyzny Komendy Chorągwi życzę wam przede wszystkim zdrowia i wszystkiego najlepszego, co tylko się w tym przedmiocie zrobię. Natomiast słuchając sprawozdania Rysia, no jestem zdumiony, że tak prężnie przez jeden rok tyle spraw objęła wasza działalność. To jest naprawdę super sukces i myślę, że nie ma drugiego takiego okręgu w Chorągwi, który by mógł się pochwalić takimi osiągnięciami. Także życzę dalszej owocnej pracy i myślę, że wytrwacie w tym swoim postanowieniu. Mianowicie drugą misję to zgodnie z zaproszeniem Rysia chciałem spełnić tutaj w stosunku do tego, co Rysiu zaproponował. Ja 3 grudnia ubiegłego roku reaktywowałem po wielu, wielu latach starą Bydgoską 16. I jakkolwiek z przeciwieństwem i Chówca, i Chorągwi, zrobiłem to, co chciałem. Jest i 16 będzie. Pozwoliłem sobie tutaj druhnom i druhom przekazać nasze logo drużyny. To nie jest żaden pokaz, to jest po prostu to, co u nas żyje i pracuje. Natomiast tym, którzy się chcą parać i doprowadzić do założenia tej drużyny, chciałem przekazać na pamiątkę, jakkolwiek rozumiem, że ich jeszcze nie ma, ale będzie. I dlatego w ramach współpracy, którą ja gwarantuję na przyszłość, przekazuję nasze plakietki i wszystkiego najlepszego. A ponieważ mam tylko jeden egzemplarz, bo okazało się, że nie tą paczkę chwyciłem, mamy dwie takie galary, którymi pływamy na wszystkie okoliczności na brdzie i na noteci. Szkoda, że tutaj nie można dopłynąć, bo się przypłynęli. Ale zapraszam wszystkich was serdecznie w przyszłym roku na rejs. Kajakami można. Ale można dopłynąć do Mogilna. Można, ale nie tymi łodziami. Za szerokie. Także rejsy będą od maja. Serdecznie zapraszam. Telefon jest mały, na każdej tej naszej wizytówce na dole do mnie. Proszę tylko zgłosić, nie ma problemu.
Dziękuję bardzo. Czy już można? Ja jeszcze. Tylko na godzinę czuję. Nie. Ale tak na trawy. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wyśpiewa, niech pokój zaśnie, a kto z nami nie zaśpiewa, to piorun zaśnie. I przepiękny nasz jebacz. Dmuchaj, komendancie, dmuchaj, bo się nie ma rocznica. Jest, daje. Wydmuch. Wydmuchał. Aha, to... No, to...